Witam Państwa i zapraszam na wiadomości. Uchwałą Rady Miasta na sesji z 22 stycznia zatwierdzono projekt budżetu dla miasta i gminy Krapkowice, który wynosi niemal 66 milionów złotych. Największa jego część to planowane wydatki na pomoc społeczną 11,43 miliony, oświatę prawie 11 milionów i administrację publiczną 6 milionów 600 złotych. Wcześniej informowaliśmy Państwa, że burmistrz Krapkowic wprowadza zmiany organizacyjne w podległym mu urzędzie. Pani naczelnik Małgorzata Meissner już prezentowała zamierzenia swojego rozbudowywanego wydziału. Burmistrz wspominał o zmianach w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Przypomnijmy, co mówił. Została także przeprowadzona jedna zmiana personalna w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Od 1 stycznia naczelnikiem jest pani Katarzyna Kubacka. To wydział, który zajmuje się tym, co chyba mieszkańcom jest najbliższe i najbardziej potrzebne, czyli czystością w Krapkowicach, dobrym stanem ulic czy chodników, oświetleniem. Tu wsłuchując się także w głosy mieszkańców, w głosy radnych, chcemy, żeby drobne uwagi, które są zgłaszane niejednokrotnie przez naszych mieszkańców, były realizowane szybko, sprawnie, tak aby tych rzeczy, które uprzykrzają nam życie, było jak najmniej. I tutaj liczę na dobre wprowadzenie pani naczelnik w te zadania i dbałość o to, żeby to, co jest możliwe do zrobienia od ręki, było natychmiast realizowane. Poznaliśmy oczekiwania burmistrza. Może uda nam się dowiedzieć czegoś więcej i przedstawić Państwu nową naczelnik wydziału. W tym celu wybraliśmy się do Urzędu Miasta i Gminy. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jagoda Wróblewska. Dzisiaj dla Telewizji Krapkowice znajdujemy się w Urzędzie Miasta i Gminy, gdzie będziemy rozmawiać z panią nową naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, panią Katarzyną Kubacką. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Kubacka. Od stycznia pracuję na stanowisku naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Wcześniej pracowałam bezpośrednio po studiach kilka lat w wykonawstwie na budowach, następnie w biurach projektowych. W 2011 roku zdobyłam uprawnienia z zakresu projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Pracę w urzędzie zaczęłam w zeszłym roku w sierpniu na stanowisku podinspektora do spraw inwestycji. I ten czas pozwolił mi na zapoznanie się z funkcjonowaniem naszego wydziału. Hala widowiskowo-sportowa imienia Władysława Piechoty została udekorowana dodatkowymi napisami.